Donald Tusk musiał natychmiast został objęty kwarantanną domową. Miał kaszel oraz gorączkę. Musi przebywać w izolacji przez najbliższe 2 tygodnie. Donald Tusk, podobnie jak dziesiątki innych polityków, stara się prosi polską społeczność w trudnym dla wszystkich okresie o pozostanie w domach i stosowanie się do wszelkich zaleceń ekspertów. W rozmowie z Gazetą Wyborczą wprost przyznał, że jego zdaniem wybory prezydenckie 2020 wcale nie odbędą się w maju, bowiem na utratę zdrowia oraz życia naraziłoby to tysiące ludzi. Okazuje się, że martwiący się o los innych przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej sam nie ma się najlepiej. Objęto go 14-dniową izolacją. Donald Tusk w izolacji. Miał kaszel oraz gorączkę. Koronawirus rozprzestrzenia się po całym świecie, zbierając coraz większe żniwa. Polski rząd działania podjął bardzo szybko, dlatego w stosunku do innych krajów liczba zachorowań jest niewielka, choć wiadomo, że stale będzie rosła. Ministerstwo Zdrowia apeluje do rodaków o pozostanie w domach i unikanie spotkań z innymi ludźmi. Tymczasem, jak podaje Wirtualna Polska, powołując się na Gazetę Wyborczą, której udało się przeprowadzić rozmowę z Donaldem Tuskiem, prezes nie czuje się najlepiej. Polityk szczerze przyznał, że obecnie przebywa w co najmniej 14-dniowej kwarantannie, którą został objęty po tym, jak po powrocie do kraju wystąpił u niego kaszel oraz gorączka. Przyznał jednak, że może liczyć na wsparcie współpracowników, którzy każdego dnia zostawiają mu pod drzwiami paczkę z jedzeniem. Niemniej, dla Donalda Tuska nie jest to łatwy czas, bowiem został zupełnie odizolowany od rodziny, choć jak przyznał, ma z nią regularny kontakt telefoniczny. Z doniesień WP wynika, że dotychczas nie przeprowadzono na nim testów na COVID-19. Dzisiaj grzeje, 1. Pilne ostrzeżenia pierwszego stopnia dla aż 11 województw. Polacy muszą uważać. 2. Lekarz podał, kiedy nastąpi szczyt zachorowań na koronawirusa. Jest gorzej, niż wszyscy podejrzewali. Wcześniej miałem publiczne spotkania w Belgii, Niemczech, Rumunii, Luksemburgu. Po powrocie zacząłem kaszleć, ale gorączka na szczęście nie była duża. Pani doktor zdecydowała bez testu, że na minimum 14 dni muszę zostać w domu. Jestem z nią w telefonicznym kontakcie. Ten ciężar dźwigam solidarnie z innymi Europejczykami, powiedział w rozmowie z Wyborczą Donald Tusk. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wirtualna Polska. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.